To teraz po prostu pokazuję, że ty jesteś kozakiem numer jeden. Niestety nie byłeś, nie będziesz. Nawet jak przegram, a na pewno da się, że wygram, zawsze będziesz znany. A ten, co z Magikalem walczył, ten, co wygrał, czy tam coś tego, wiesz co? Nie wygra. Dokładnie. Koniec i kropka. Ja już dzisiaj chcę tą konferencję na spokojnie poprowadzić, bo ja wszystkie moje energie, całą siłę chcę zostawić na tę sobotę. I tak to chcę rozegrać. Nie będę z siebie robił jakiegoś pajaca. Ta maska... Ta maska jest fajna, lecz ja jestem po prostu sobą i żadnej maski nie potrzebuję. Ty potrzebujesz uśmiechu, uśmieszku i ząbków ślicznych. Jestem KN i ty będziesz KN, bo się obstrałem. A nie, to jest KN nawet. No, obstrałem się. Nie, właśnie ja podjąłem rękawice i mogę nawet walczyć jeszcze silniejszym. Tylko nikt mi zaszkodzi, nie? Czy obrazi rodzinę jak ty. I takich ludzi jak ty się tępi. I zrobię wszystko, aby każdy, kto jest za mną, po tej drugiej stronie kamery, będę się napierdalał ze wszystkich sił za tych wszystkich ludzi, którzy chcą, abym ja wygrał i poczujesz siłę tysiąca albo dziesiątki tysięcy pięści na swoim ryju. Dziękuję. Okej, to ładuj baterii, ładuj, żeby ci wystarczyło na walkę. Dobra, pytanie do Dawida osoby. Dawid, naprawdę czujesz się taki wyluzowany, czy to jest tylko nomen omen maska? Tak naprawdę potajemnie codziennie trenujesz ostro. Znaczy, to są dwie inne kwestie, bo czuję się wyluzowany, a to, że trenuję, to jest inna sprawa. Teraz już mamy tydzień do gali i wiadomo, że tydzień to już jest odpoczynku, nawet dwa tygodnie, jeżeli ktoś systematycznie wcześniej trenował. Ja teraz już będę chilloutował, szykował się, już jestem tak przygotowany, że nigdy nie nosiłem maski, nigdy nie robiłem pod publikę. Czuję się w 100% przygotowany, czuję się zajebiście. No myślę, że będzie bardzo dobra walka. Widzę, że Dawid też tam coś tam robi. Dostanie ranie, ale przynajmniej będzie ładnie to wyglądało. No. Okej. Okay. Ambro, co ty na to? Bo wszyscy widzieliśmy, ciężko trenujesz. Jak jest? Czy z każdym treningiem czujesz się bardziej gotowy, czy trochę tak, bardziej tak, ja będę w 100% przygotowany. Dawid się chilloutuje od 2 tygodni. Z czego od 3 tygodni mi ogali. No, nie, chilloutuj sobie, wiesz, do soboty. Później jeszcze cię czeka dłuższy odpoczynek, rehabilitacja. Więc będziesz miał jeszcze trochę czasu na odpoczynek, więc radzę ci teraz trochę przyspieszyć tempa, bo żebyś w ogóle wytrwał te pierwsze 10 sekund. Dobra, obiecuję, że cię uduszę. Naprawdę, nie będę cię bił, tylko cię uduszę i to jest moja obietnica, jeżeli nie dopełnię... Ale co ty chcesz mi, jakiś gaz do szatni, żeby się uduszył, czy co? Bo jak już wejdziemy do oktagonu, no to nie ma szans. Dobrze, okej. Okay. Nie ma szans. Okej, okay. Przyjęte do wiadomości, ja się dalej chilluję. Ty tam trenuj ostro, myślę, że wtedy jakoś dorównasz, dasz po prostu taką walkę, że będzie na poziomie. Tego ci życzę. No tak, by the way, tutaj słysząc te twoje doświadczenie, ale jak swojego podopiecznego Daniela, powiedz mi tym McDonaldem i tak dalej, to tak wszystkich tak swoich podopiecznych karmisz? Z tego co słyszałem, to Daniel miał schudnąć, a nie przytyć. Powiem ci tylko jedno, Polak, ode mnie daleko, bo na Fame M2 może dojść do tego, jak dostaniesz pierdol od Daniela, to później możesz wyjść ze mną, a tego byś nie chciał, bo zaorałbym cię, wiesz. Słuchaj, Ambro nic ciebie nie zostawi, więc raczej nie będę wioski walczyć. Bo cię zaraz jebnę. Nie no, po pierwszej garnie, bo już miał ochotę wychodzić już do drugiej. Nie wiem, czy jeszcze nie szczeka, nie? Jebany. Zobaczysz sobotę. Musimy zrobić, tylko atakować już. O podobnej godzinie. Zaraz już gadam. Ja wiem. Te. Ja tam jadę po swoim. Słuchajcie, fajna jest strona, bo tu mamy stronę wygraną, a tam mamy stronę przegraną. Chłopaki się dobrze ustawili, rożo szyderców. Zajebiście. Polak najbardziej szczeka. Nie mieszaj lupy tam. Te swoje grono, wiesz, bo to mowa. Bo raczej on sobie tego nie życzy, myślę. Nie, on to wstawia. Myślę, że chciałby wygrać i być nazwany wygranym, więc... Tylko miejsce, to, że on tam siedzi, to jest tylko przypadek, słuchaj. Polak, ja ci coś... Słuchaj, powiem ci o psychologii. Ty się dlatego śmiejesz, bo po prostu nie wiesz, co kurwa masz mówić. Jest po prostu przygłupem dla mnie. I uspokój się, bo ludzie już siebie tak drwią, że jak się przybliżysz do mnie, to ci tak przypierdolę. Naprawdę, kurwa, młody, ogarnij się, bo nie ruszasz tego tematu, nie ten level, rozumiesz? Nie ten, kurwa, level, uspokuj się, dobra? Nie ten level, ziomuś, zejdź na ziemię, zejdź, kurwa, na ziemię. Słuchaj, nie chcę ci pomóc, ale każdy, z kim się spotkałem i nawet jak byłeś tam u nas ostatnio po konferencji, wszyscy mówią, że jesteś pierdolnięty ostro, nie? Słuchaj, wolę być pierdolnięty, niż być takim, kurwa, przydupasem jak ty. Dokładnie. Przecież to ty niszysz dupę Magicalowi, żeby ci tam wyświetlono. Ty, bo ci, kurwa, zaspierdolę. Ej, kurwa.
Co? Pojebało ci kurwa małolacie jebane, co ty myślisz, że będziesz na scenie, ale kurwa? No to się kurwa śmiesz, pojebało ci kurwa małolacie jebane, pojebało ci kurwa, co kopa kurwa? Nie ta liga kurwa jebać. Dobra, rozwiążemy to 30. Za tego kopa? Co za tego kopa? Zaś ci na kurwie jebańcu. Się obudzisz kurwa dopiero. Pojebało ci kurwa szacunku trochę dla ludzi. Za tego kopa? No co za tego kopa? Co mi kurwa zrobisz ty? Co mi kurwo zrobisz ty? Słuchaj, pajacu. Za... Pajacu, kurwa, ucieleję ty kurwa. Pojebało ci kurwa, co myślisz, że będziesz tak z Danielem kurwa? Pojebało ci kurwa, ci ci jebany? Pojebało cię! Proszę kurwa, do siebie. Widziałem, kopnąłeś mnie, pajacu. Nie, słuchaj, powiem ci tylko tyle. Jesteś leszczem z klasy. O ty kurwa. Dajcie mi drugą walkę, na kurwie go na jednej gali. Koksy, nie będziesz miał okazji, ja załatwię to na pierwszy. Ale to przejebał coś w chuj, nie? Kurwa, nie ten level. Człowieku, nie ten level, kurwa. Tak jak się domyśl. No może przejdźmy do dupy na chwilę, żeby trochę uspokoić. Ja sobie przejebał. Twój trening wygląda. Powiesz, proszę. Postępa. Dla mnie największym wyzwaniem w ogóle było zgubienie wagi, ponieważ moja waga ostatnio to była w ogóle 112 kg. Ja podpisałem kontrakt na 100 kg. Ja wyjdę po go na kurwie. Nie, co ten parak odjął? Tylko na galę wróć, dobra? 30 nie zapomnij się zjadzić, umiem. Nie, no masakra. Sorry, drodzy... widzowie, za ten cyrk. Sorry, naprawdę, nie spodziewałem się, że ma tak... Ale... Dobra, weź już go kurwa nie komentuj ty, miej honor jakiś ty. No zresztą w ogóle też nie mogę. Nie, już z nim gadałem. Czyliście dymy, macie dymy, nie? Co, też stanie, chciałem powiedzieć tylko tyle, że no... Nie spodziewaliśmy się takiego obrotu wydarzeń. Tak jak powiedziałem wcześniej, wypowiedzi oraz czyny zawodników, no, są ich prywatnymi, subiektywnymi czynami. Nie byłem w stanie, zapanowaliśmy oczywiście nad sytuacją, ale no tak jak mówimy, wszystko może się wydarzyć, to jest konferencja, emocje brzą. I chciałbym was przeprosić po prostu za ten dymek, który no, był trochę przesadzony według mnie. Chcieliby dopytać. Możesz dokończyć. A propos moich treningów, mówię, dla mnie tak naprawdę największym wyzwaniem było to, żeby zgubić te 12 kg. Jak mam być szczery, to tak naprawdę nie, to zrobiłem tylko jeden trening porządny, wczoraj posparowałem, przedwczoraj, przepraszam. Zrobiłem to z tego względu, ponieważ czuję się mega pewnie. Kiedyś trenowałem, mój najserdeczniejszy przyjaciel, z którym trenowałem kiedyś, gdy mieszkaliśmy w Anglii, trenowaliśmy kickboxing, zawsze mi mówił, kurwa, że... przepraszam. Zawsze mi mówił, że mam się napierdalać. Nie, mówię, bo ten, jak coś to nie było tobie, bo pokazałem taki gest, a to nie było, że o tobie, mówiłem o zdobie. Tylko drugi wyjdzie, kurwa. Lupa tam nie wyszła, jesteś dużo większy, ja bym tak robił, się trochę wystraszył. Nie, u mnie była zajawka... Kurde, co do tych treningów. Zrobiłem cię z ręki, sorry może. Co? Sorry, może. Zestresowałem się na to, co ty wiecie. Wszystkim się wpierdala. To co czujesz, powiedz normalnie. Chcesz wygrać i chuj. Weź lupa powinna, żebyś skałki czytał. Nie no, po prostu czuję się pewnie, wjeżdżam tam, robię swoje i wychodzę. Dokładnie, brawo. Aro, a ty? Dobrze. Większość trenowałaś ponoć na siłowni, jak się czujesz w klatce? Co to znaczy, że większość trenowała na siłowni? Większość treningów, miałeś bardziej na siłowni, a mniej takich 9 tygodni widziałem treningu siłowego. Czyli jak się czujesz w klatce? To się okaże w sobotę, jak się czujesz w klatce. A ja chciałbym tutaj podziękować serdecznie naszym sponsorom w firmie Alphabet, firmie HotPay oraz Lordowi Tuszwilowi. Bo to mi też w dużej mierze przyczyniają się do tego, że możemy realizować takie niesamowite widowisko, na pewno mega emocjonujące. Jeżeli chcielibyście sprawdzić, jakie są kursy, zapraszam was tutaj w opisie. Jest link.
możecie tam odebrać również bonus. Zakłady są też bardzo nietypowe, na przykład czy Daniel wytrzyma 30 sekund, czy złamie sobie rękę. Jest wiele ciekawych zakładów, które możecie zobaczyć.